Halo, z tej strony Pedro i w tym materiale przedstawię wam cały update Pet Simulator X. Dlatego zachęcam was do oglądania tego materiału, do zostawienia suba i łapki w górę. Ja oczywiście, widzowie, w tym materiale również rozdam wam takiego Gold Horse'a Rainbow w wersji Rainbow, który ma 23 miliardy statystyk. Ale jak widzicie, też mam dwa Huge Cat'y. Mam Huge Cat'a i Huge Pumpkin Cat'a, które są moje, widzowie. Ja już się udało mi się oczywiście kupić, i tutaj bardzo serdecznie podziękowania dla tego gracza One Flare, który postanowił się ze mną wymienić za te dwa pety. Naprawdę było mega ciężko zdobyć te pety, ale One Flare się znalazł i się ze mną wytradował. Dodatkowo, jak widzicie, ten Huge Cat ma 689 pozycję na świecie. Chodzi o to, jakby kiedy został wykorzystany, więc to też podnosi jego wartość i to jest naprawdę, naprawdę niesamowite. I One Flare, dziękujemy ci z całego serducha. No i co, widzowie, omówimy cały update i lecimy. A więc tak, widzowie, pierwsze co zostało dodane, to Preston napisał, co wam zaraz pokażę, że po prostu zostało dodanych 18 nowych petów. I możemy tutaj sobie je policzyć, zostały dodane 3 nowe jajka. Mnie to bardzo zaskoczyło, że są 3 nowe jajka. Wydawało mi się, że będą to 2 nowe jajka albo 4 nowe jajka, ponieważ na to wychodzi, że w następnym update'cie po prostu dostaniemy jedno nowe jajko i zaraz się dowiecie, że jeden nowy świat. I za 2 tygodnie albo za 3 tygodnie dostaniemy nowy świat. Nowy świat z nową walutą, etc. Wiecie, o co chodzi? Więc naprawdę warto tego Pet Simulatora obserwować. Preston napisał, że dodał 18 nowych petów. Nie chodzi tutaj o wersję Golden, Rainbow i tak dalej. Po prostu 18 unikalnych petów. I to sprawdźmy. Tutaj z tego pierwszego jajka mamy 4 pety. Z drugiego jajka mamy 5 petów, czyli łącznie to jest 9 petów. Tutaj mamy jeszcze dodatkowo 5, czyli mamy 14 nowych petów z jajek. Dodatkowo, jak pewnie już wiecie, zostały dodane 3 nowe ekskluzywy. Ten ekskluzyw Storm Dragon jest naprawdę, naprawdę mega fajny, mega mi się podoba, mega kozak jest. Ale nie będę go kupował za 5000 robuxów, według mnie to jest waste of robux. Więc tak to wygląda, ale to jest 17 petów, a nie 18. Pewnie teraz się zastanawiacie, gdzie jest 18 pet. 18 pet to jest po raz kolejny jakaś jedna wielka zagadka. Jest to Wicked Angelus, którego, jak widzicie w indeksie, da się go teoretycznie jakoś zdobyć. Tutaj nie pokazuje, żeby ktoś go miał na świecie, ale były już filmiki na YouTubie, pewnie już większość z was widziała, gdzie właśnie ten Wicked Angelus jest. I teraz nie wiadomo, jak go zdobyć jeszcze. Mam nadzieję, że będziemy dostawali jakieś podpowiedzi, że będziemy tak naprawdę dostawali jakieś wskazówki, jak tego peta zdobyć, żeby to była, wiecie, taka otoczka, jak kiedyś Spock petami, no ale wiadomo, jak to się skończyło, Spock petami, Preston to totalnie, ale to totalnie zepsuł. Więc tak, mamy tak naprawdę 3 nowe jajka, z wersjami Golden to oczywiście 6. Tutaj nie kupujecie Golden Eggów, bo to się totalnie nie opłaca, otwieracie tylko i wyłącznie z zwykłe jajka i lecimy dalej, widzowie, lecimy dalej. Tutaj sobie tepniemy do świata Steampunk i jak widzicie, po Steampunku zostało dodane Alien Lab, który jest według mnie jedną z najładniejszych map, bardzo mi przypadł do gustu. Mamy też oczywiście Alien Forest. Tutaj mamy Alien Forest, serio, to też jest jedna z piękniejszych map, jakie do tej pory wyszła w Pet Simulator X. No naprawdę mi się nieziemsko, ale to nieziemsko podoba. Tutaj mamy Coming Soon, czyli tutaj prawdopodobnie będzie jeszcze jedna nowa mapa, jeżeli chodzi o Tech Coiny, o Tech World. Dodatkowo prawdopodobnie zostanie dodane właśnie to następne jajko, ale to będzie mini update tak naprawdę w następnym tygodniu, podejrzewam. No i za 2 albo za 3 tygodnie nowy świat. Mamy też tego oto, widzowie, chesta. Tutaj jest tutaj taka, wiecie, ogromna brama, chest, dostęp do chesta kosztuje, z tego co pamiętam, 2 miliardy 800 milionów tych coinów, czyli jest to bardzo dużo, ale na spokojnie jest to do nafarmienia, a naprawdę to naprawdę warto. Jak widzicie, widzowie, ja zarabiam po około 100 milionów tech coinów, tak naprawdę wiadomo, że mam bardzo dobre pety, gramy na coin mulcie i dodatkowo jeszcze mam triple coina, triple damage załączone, więc to jest naprawdę już maksimum z moich petów, co się dało wycisnąć. No i no, naprawdę mega dużo, jak widzicie, już mam prawie 200 miliardów tak naprawdę tech coinów, a zbieram to nie wiem ile, zbieram to może z 3-4 godziny, więc naprawdę, widzowie, jest to mega, ale to mega dobry wynik i polecam sobie odblokować tego chesta, polecam grać ze znajomymi, bo teraz naprawdę warto. Jeszcze dużo gemów w miarę z tego leci, więc już serio, serio warto. A jeżeli wy chcecie razem z nami pograć, to w opisie macie link do Discorda, wbijajcie na Discorda, link w opisie. I tam czasami wysyłam właśnie link do serwera, na którym sobie gramy na odcinkach. Tutaj jest na przykład ten One Flare, który nam dał te dwa Huge Cat'y. No, no nie dał nam, tylko sobie wytradowaliśmy, za co jeszcze raz mu bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję.
W autodelaycie, jak widzicie, pojawiły się trzy nowe opcje, bo mieliśmy wcześniej Basic, Rare i Epic, teraz mamy jeszcze Legendary, Mythical i Exclusive i możemy sobie te pety powyłączać. Nie wiem, kto zdrowych zmysłów wyłącza sobie Exclusive albo Mythicale, bo jeszcze Legendy to jestem w stanie zrozumieć, ale Mythicala i Exclusive to naprawdę ktoś musi mieć serio niezłe pomysły, żeby to wyłączać, ale to może być, widzowie, wskazówka, patrząc na to, że w tym momencie nie jesteśmy w stanie zdobyć Exclusive'a z jajka, ponieważ jedynym Exclusive'em z jajka był oczywiście Huge Pumpkin Can, którego już nie ma, bo event Halloweenowy wygasł, tak jak już mówiłem, nie mamy cukierków i tak dalej. Więc możliwe, że zostaną jeszcze dodane, na pewno w sumie zostaną dodane ekskluzywy do jajek. To właśnie Preston nam potwierdził przez to, więc jest to po raz kolejny coś fajnego. Fakt, że tam była bardzo mała szansa na dropnięcie, ale i tak, jak widzieliście po właśnie moim Huge Pumpkin Cacie, 1000 osób ponad udało im się zebrać tego Huge Pumpkin Cata. Więc jest to według mnie naprawdę, ale to naprawdę bardzo fajne, że Preston coś takiego dodaje, żeby ta gra nie była tylko i wyłącznie pay to win. Czy coś jeszcze Preston dodał takiego ciekawego? O tym możemy się przekonać, ale najpierw chciałbym wam jeszcze pokazać, widzowie, kod promocyjny, który nam daje triple coina na prawie 2 godziny. Jest to godzina 40 minut, dostajemy 5 razy triple coin, a kod się nazywa 1 bilion. Jest to kod, który jest związany z wizytami na Pet Simulatorze X, ponieważ Pet Simulator X przebił 1 miliard tak naprawdę wejść. I właśnie to jest ten promo kodzik. Ja klikam redeem, you have already used this code, czyli po prostu kod już jest przeze mnie wykorzystany, ale wy jak go nie wykorzystywaliście, no to jak najbardziej 5 triple coinów jest dla was i to naprawdę w ten nowy update może się przydać, no ponieważ zawsze fajnie mieć coś takiego. Tutaj jesteśmy oczywiście na stronie biggames.io i tutaj widzicie, zostały dodane Alien Lab, Alien Forest, mówiłem, że update się w ogóle Alien będzie nazywał, Giant Alien Chest, to o tym mówiłem, 18 nowych petów po raz kolejny, tak jak mówiłem, że Preston tak napisał, 3 nowe jajka, to już widzieliśmy. Zostały dodane te Huge Pegasusy, ale one tu już chyba chodzą po około 4000 zł, więc naprawdę jawnie nie będę, widzę, wyinwestował, spokojnie. Tutaj jeszcze Preston się coś tłumaczy, że nie będziemy dostawali bada, nic takiego, bo te jakby Huge Pegasusy to będą należały do nas, a nie do Robloxa, no coś takiego. Tutaj mamy Halloween Event Over, no czyli że się po prostu skończyło, Auto Delayed Options, to też już pokazałem, Diamond Toads, bardzo ciekawe. Ponieważ teraz, kiedyś, widzowie, jak wiecie, w Pet Simulatorze X był limit diamentów, który wynosił po prostu 1 miliard diamentów i się nie dało mieć więcej. Teraz ten limit został podniesiony do 25 miliardów. Naprawdę, zdobyć 25 miliardów diamentów będzie naprawdę ciężko, ale po prostu już nie będziemy ograniczeni tym, że o nie, mam 1 miliard, co zrobić z tym 1 miliardem, muszę kupić Astrę, bo inaczej mi się będzie marnowało coś, więc... Bardzo fajna zmiana według mnie. Lecimy dalej do Big Gamesów. Czy tutaj coś jeszcze zostało? Interfejs zmieniony, TechWords się trochę zmienił, Chemical plus Lab X, no to już wiemy. I jakiś, widzowie, wleciał balans. Czy to by było na tyle z update'u? Wydaje mi się, widzowie, że w sumie to tak. Nic więcej nie zostało dodane. Oczywiście jest ten taki błąd, widzowie, na Galaxy Foxy, nie wiem czy on nadal jest, że po prostu w tym merchancie, który się pojawia co 12 godzin, tym takim, wiecie, mysterious merchancie o 18 i 6 rano, że on po prostu jest za 10 milionów gemów, ale jest to wersja Rainbow, ale to i tak 10 milionów gemów za najnowszego Rainbowa, to i tak jest śmieszna cena. Więc to możecie sobie tak korzystać. Ja wam obiecałem, że rozdam wam takiego Gold Horse'a w wersji Rainbow, więc teraz go rozdaję. Jak go wygrać? Subik na kanale, łapka w górę pod tym materiałem. W komentarzu piszecie słowo update oraz wasz nickname z Robloxa. Losowanie będzie za 3 do 5 dni od wyjścia tego odcinka. Z kim się skontaktuję, dodam go do znajomych, wyślę mu peta i to tyle, więc zgłaszajcie się, zapraszajcie znajomych, ponieważ fajnie by było, jakby właśnie znajomi też się o tym dowiedzieli. Tak jak już mówiłem, w opisie macie link do Discorda. No i po prostu zarabiajcie na tym update'cie, bo update według mnie jest naprawdę bardzo fajny. Spoko jest, jedynym minusem jest ten błąd na właśnie te Foxy Galaxy, a tak to jest naprawdę update, no nie mam się po prostu do czego przyczepić. Jest sekretny pet, no po prostu jest wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. OneFlare, tobie jeszcze raz dziękuję za wymianę się tymi huge katami. Trzymajcie się, do następnego razu. Siemano.